Ledwie słońce wypuści blask pomidorowy, rusza w obr... Niedobrze. Ledwie słońce wypuści blask pomidorowy, rusza w ruch obrotowy mój świat mahoniowy, a ciemna jego strona wraz z pościelą znika w głębi uchylanego zmyślnie pojemnika. Blat stolika, bach, spada z wnętrza żywej ściany. Tapczanik opuściwszy podnoszę tapczanik, a zagiąwszy w kanapkę przemyślnie go składam. Na kanapce usiadłszy kanapkę zajadam, a kanapkę przeżuwszy z kanapki się wysuwam i sekretarzyk samowysuwny wysuwam, napawając się między czasem i wiecznością, mebli kowalskich cną samowystarczalnością, po czym szybek rozchylam czerwone kwadraty i czytam cichuteńko moje sami zdaty, nasłuchując, kto klatką snuje się schodową, odpukuję puk w płytę niemalowaną wiórową, ale czas już czas, płyta wiórowa linieje. A zefir szczelinami wielkiej płyty wieje, mahoniowe me słońce za blokami znika, brunatniejąc jakoby szczeciński paprykarz. Czas już czas, tu na powrót w czeluść ściany wnika, znów tapczan z kanapeczki pościel z pojemnika, głowę na materacu tule do poduszki, marząc skromnie, żegnajcie już chyba komuszki. Ale kiedy się budzę, ciut tracę nadzieję, bo świat, co miał znormalnieć, znów nienormalnieje. Malkontent uwagi, myśl dobrą mi psują, że do tych czasów meble kowalskich nie pasują. A ja się nie tłumaczę, stoliczek rozkładam, hamburgerowe słońce czasów naszych badam, nie biadając naprzeciw krakaniom czepialskich. Prorokuję ponowny świt mebli kowalskich.